Zacznę dzisiaj film trochę od końca, tak naprawdę. Zobaczcie, co mamy. Mamy słupy, które są obudowane styropianem. Mamy ściany, które są obudowane styropianem. To wszystko jest tu bardzo fajnie rozrysowane. Przejdę sobie w to miejsce, bo to miejsce mnie tak naprawdę interesuje. I tutaj większość rzeczy mnie interesują. Tak naprawdę 80-90% tych elementów mnie interesuje. Nie 100%. Interesuje mnie, tak jak mówię, 80-90% tego wszystkiego. Dlaczego od końca? Dlatego, że najpierw Wam pokażę, jaki efekt dostajecie, a później pokażę Wam, jak wygląda projekt. Przejdziemy sobie na okładziny zewnętrzne. Tutaj zobaczcie po prawej stronie tych elementów, które z automatu są ustawione. Jest więcej. Są elewacje, są te wszystkie elementy, te spisy, z których korzystam. Tutaj mamy takie coś jak zestawienie powierzchni, kolor antracyt, deskotynk, beton tynk, tynk numer 1 z komentarzem, tynk numer 2 z komentarzem na razie kolorystycznym. Prawdopodobnie zobaczymy zresztą, którego producenta sobie wybierzemy, będziemy robili to na jednym producencie. Ja wpisuję tak naprawdę te materiały, które zostały użyte na modelu. W sumie tylko dlatego. Mamy 192 metry, mamy 29 metrów, a razem wyszło tyle z modelu. No? To jest to, że model został policzony. No i co mi to daje? Generalnie nie daje mi to nic. Poza tym, że bawiąc się, czy pracując w tym programie, jestem w stanie wejść sobie tutaj i sprawdzić, jakie elementy on mi tutaj liczy. I zauważcie, że mamy naddatki zrobione, bo mamy takie naddatki, które nie są fajną do końca rzeczą, ale tak jak mówię, to jest wersja koncepcyjna, więc tutaj jeszcze parę rzeczy będzie się działo. Co my mamy? Mamy tutaj tą belkę, nie mamy tego słupa, dlatego że słup jest innym elementem. W ogóle jeszcze jedną rzecz, zobaczcie. Edytujemy sobie to. Ten słup jest, że ta tabelka, naprawdę to nie jest. Ten słup jest tutaj całkowicie rozrysowany. Ja sobie ten słup mogę dodatkowo zwymiarować. Jestem w stanie zobaczyć, ile tak naprawdę tych centymetrów wyrysowałem. I tak jestem w stanie zrobić też taki rysunek, jeżeli byłaby taka potrzeba. Dam na zastosuj. Wracamy z powrotem. Wszystko, co by się tutaj nie działo, wszystko zostaje uwzględnione. Teraz wracamy sobie do pełnego modelu. Idziemy do okładzin. Mamy tynk 1, mamy beton tynk. Beton tynk, czyli tynk, który udaje beton, i jego sobie też zobaczymy. On występuje tak naprawdę tylko na wejściu. Tylko garaż i tylko wejście. I teraz w momencie, jeżeli my sobie zobaczymy, jak one wyglądają, to tutaj też mamy warstwy tej ściany. Mamy styropian. No i tu jeszcze mamy tynk wewnętrzny. I teraz ten projekt wygląda w ten sposób, że tu idzie nam ściana i nie ma, bo ona została teraz schowana. Tu mamy styropian i tu mamy ten tynk, który my zakładamy, beton tynk. Dokładnie to samo jest w drugą stronę tutaj. No, także sam program pokazuje tak naprawdę bardzo dużą liczbę informacji i te zestawienie, które tutaj są, robią nam się na bieżąco tak naprawdę, da? Więc w momencie, jeżeli teraz byśmy wyszli z założenia, że to nie będzie beton tynkiem, tylko będzie to tynk numer 1 z jakiegoś tam względu, przechodząc tutaj, mamy w tym momencie informację, że to się zmieniło, prawda? Bo tutaj nie było tej adnotacji. Bądź jeżeli ja tą adnotację sobie tutaj przerzucę, one mi się zsumują, prawda? Ale to, co było beton tynkiem, tu zostało 7 metrów, tu mamy 14 i to będzie zsumowane razem zresztą. Także cały czas te wszystkie wyniki, które tutaj są, one się sumują. Ok, kończymy zakończenie i teraz zaczynamy od początku.